Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Piątek, 17 dzień czerwca, minęła godzina 8.30, Andrzej Kutys przed mikrofonem, witam bardzo gorąco i serdecznie, zapraszam na kolejne wydanie Rozmowy pod krawatem. No i ktoś być może się zdziwi, bo w piątki zawsze gospodarzem jest mój redakcyjny kolega Konrad Wojtyła. Konrad specjalizuje się w tematach kulturalnych, no ja niestety prosto z tej brudnej polityki będę się ukulturalniał. Witam bardzo serdecznie, moim państwa gościem jest Tomasz Lewandowski, dyrektor Teatru Lalek Pleciuga. Witam panie dyrektorze. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. No tak się złożyło, że dokładnie właśnie z Konradem Wojtyłą, wspomnianym przeze mnie, ostatnia pana wizyta to było 31 dzień stycznia roku 2021. W Sylwestra się panowie spotkaliście. No i to ostatnie pytanie, jedno z ostatnich pytań tej rozmowy, do niej się pewnie też będę odwoływał, oczywiście polecając też naszym słuchaczom stronę radioszczecin.pl, zakładka audycje, tam są Rozmowy pod krawatem i tę właśnie grudniową również można znaleźć. Było pytanie o sylwestrowy spektakl, którego ostatecznie nie było, pamiętamy. No, to dziwne, pamiętamy, to aż dziwnie brzmi, bo to raptem pół roku niespełna minęło, już trochę ta pandemia na szczęście odeszła, bo to głównie te względy były. No to od razu pytanie podchwytliwe na początek, czy jest planowany w tym roku na Sylwestra? Tak, jest. Tak? Jest okay. Dokładnie ta sama sztuka, Disco Macabre, bardzo fajny spektakl, cieszący się dużym powodzeniem, były zapytania. Tak, deklaruję, że chcemy Disco Macabre grać na Sylwestra. Okej, czyli nasi słuchacze mogą już tutaj sobie rezerwować czas, czy też wziąć pod uwagę, że Pleciuga na Sylwestra będzie zapraszała właśnie na spektakl, żeby go spędzić właśnie w takich kulturalnych klimatach. Panie dyrektorze, no od mniej więcej od września ubiegłego roku oficjalnie jest pan dyrektorem Pleciugi, no tu spotykamy się na koniec sezonu de facto, więc to jest ten dobry moment, żeby podsumować to, co przez ten rok udało się zrobić. Pan zapowiadał dużo warsztatów, już wtedy były informacje o tym, bo od września, w grudniu była ta rozmowa, no więc było sporo warsztatów, spotkań, nie wiem, z nauczycielami, różne projekty powdrażane. Jak, proszę opowiedzieć, jak z pana perspektywy wyglądał ten czas, ten sezon już no, de facto miniony? Ciężko nazwać energiczny, totalnie energiczny. Bardzo dużo działo się w przestrzeni Pleciugi i tej otwartej, o której mówiłem zresztą na ostatnim spotkaniu, otwartej wewnątrz i otwartej na zewnątrz. Wewnątrz, czyli samodoskonalenie się, warsztaty aktorskie, Agata Duda gracz, fantastyczny fachowiec, reżyser, aktorzy doskonalą swoje umiejętności. Tak jak mówiłem, no i na zewnątrz oczywiście, czyli te warsztaty, fantastyczne warsztaty, 6 premier zrobiliśmy. W tym 4 prapremiery, z tego co pamiętam. W tym 4 prapremiery. Tu rządzą lalki, my i krasnoludki, choinka z bajkami, motyla noga, dzikie łabędzie i orkiestra świata. Jak my żeśmy to zrobili, ale z tak fantastyczną ekipą, z taką energią, z taką chęcią zdobywania nowych przestrzeni. No to był, tak jak powiem, że czujemy ten sezon na sobie, ale warto było widać takie ogólne zadowolenie, bo wiadomo, nowy dyrektor, część nowej ekipy, nowe osoby, już nowi aktorzy, młodzi pojawiają się. To jest zarówno lęk przed zmianą, jak i też nadzieja na zmianę. To, tak to zawsze wygląda, prawda? Bo to siłą życzę nowa twarz, nowy dyrektor, nowe spojrzenie. I trzeba powiedzieć, jeszcze te 2 lata lockdownu, które zwolniły instytucje kultury, a my ruszyliśmy z totalnym impetem. Myślę, fajne doświadczenie na przyszłość odnośnie koordynacji nauki mnie jako dyrektora i człowieka, który układa ten plan na przyszłość, to no, cenne doświadczenie naprawdę. No dobrze, to teraz pytanie nieco bardziej podchwytliwe. Ja wspominałem, że ja na co dzień z politykami rozmawiam, raczej uprawiam szermierkę słowną niż rozmawiamy kulturalnie i grzecznie. Będę się starał dorównać. Jak pan ocenia, czego się nie udało zrobić? Z czego, co pan zakładał oczywiście? Czy też może udało się, ale nie w pełnym wymiarze? Coś, co jeszcze, o czym pan myśli? Jak się wydaje? Ja wiem, że źle, być może zabrzmi to dziwnie, ale tak w każdej przestrzeni udało się to, co zakładaliśmy. Bo udało się w tej kwestii menadżerskiej, czyli pisanie projektów, i zdobyliśmy, można już powiedzieć, 5 projektów. To zaraz o tym porozmawiamy. Tak, porozmawiamy, ale to jest moim zdaniem sukces. I z tej strony, że instytucje kultury muszą pozyskiwać środki zewnętrzne i nam się udało, czyli to mamy jakby odfajkowane. Z drugiej strony artystyczne, czyli tu mówiłem o tych 6 premierach
i myślę artystyczne ciekawe, bo z jednej strony utożsamiamy się z teatrem lalek, z teatrem formy, czyli tu rządzą lalki. Bardzo ciekawe, plastyczne spektakle, tak jak My Krasnoludki, Motylanora, czy Dzikie Łabędzie, czyli też dyplom szkoły aktorskiej, wrocławskiej szkoły, czyli idziemy też poprzez współpracę z młodymi artystami. I to moim zdaniem udało się z nawiązką. Edukacyjne, wizerunkowe, graliśmy również dla widza ukraińskiego z bardzo dobrymi efektami, więc skromność u mnie jest bardzo duża, ale jakby uważam, jestem naprawdę zadowolony z tego, co udało się osiągnąć. Aczkolwiek oczywiście będziemy się rozwijać i w kwestii może edukacyjnej i planujemy już na przyszłość. Może co się nie udało zrobić, a co chcemy zrobić, no to oczywiście spektakle dla młodzieży i spektakle dla dorosłych. Ale oczywiście sezonu nie da się wydłużyć. A kasa się zgadza? Mówiąc zarówno o tej kasie bezpośrednio biletowej u was w teatrze, bo z doświadczenia rodzica wiem, że no jeżeli na spektakl do Pleciugi, to trzeba wcześniej to sobie planować. To nie jest tak, że przyjdę do kasy i z marszu kupię bilet. Rzadko kiedy chyba jest to osiągalne u was. Ale to dobrze oczywiście. Tak, oczywiście, tylko chciałem powiedzieć, że pobiliśmy rekord, bo w marcu, o ile dobrze pamiętam, zagraliśmy 60, uwaga, 7 spektakli i zrobiliśmy 83 wydarzenia. Mm-hmm. Czyli to był totalny rekord. Wtedy zaraz po lockdownie, to był marzec, taki, że wszystko... Też ludzie są wygłodniali, prawda? Wyjścia wreszcie tak. Do ludzi. Czy kasa się zgadza? No nie, no jak w instytucji kultury, nie zgadza się kasa. Zawsze kołdra jest za krótka, tak. Oczywiście, każdy... Ale aspirowaliście, przepraszam, nie aspirowaliście, tylko aplikowaliście, o tego słowa mi zabrakło, aplikowaliście do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i właśnie zdaje się, że tu przechodzimy do rozmowy o tych 5 projektach, o których pan przed chwilą wspominał. Tak. To czego fani teatru lalkowego mogą się spodziewać dzięki tym pieniądzom z ministerstwa? Chciałem tylko powiedzieć, bo jestem dumny z całej ekipy teatru lalek, mojej ekipy, z którą wiadomo, że w każdej instytucji kultury ten listopad, koniec października, no to piszemy. I tak naprawdę każdy z nas pisał, każdy z nas chciał uczestniczyć w tych pozyskiwaniu środków zewnętrznych. I to jest istotne, że cała ekipa naładowana fajnym optymizmem i pomysłami wzięła się do pracy. Napisaliśmy włącznie 7 projektów, 5 przeszło i na 1 czekamy z PFRON-u. Czyli tak od samego początku to jest kultura dostępna, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, teatr szeroko otwarty dla osób niepełnosprawnych, szeroko rozumiany problem dostępności teatru. Zdobyliśmy 54 tysiące. Teatr Polska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyjeżdżamy ze spektaklami do miejscowości, których nie ma teatru. Na tym polega całe założenie. W województwie zachodniopomorskim i ościennych województwach. Kwoty nie mamy oszacowanej jeszcze, bo to jest po projekcie, ale będziemy... Ministerstwo dofinansowuje dojazdy do tych miejsc i granie tego spektaklu. Tu rządzą lalki. Formowanie, to teatr Formowanie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt zakłada realizację 2 premier. Niezłe Ziółka i Śnieżycy. Upowszechnianie kultury. 100 tysięcy. Na te projekty, które już będzie można w przyszłym sezonie zobaczyć, czyli Niezłe Ziółka dla dzieci i Śnieżyca dla młodzieży, o której zresztą przed chwilą mówiłem, dostaliśmy takie dofinansowanie. Lalkogranie, czyli takie warsztaty dla miejscowości ościennych i tutaj dostaliśmy 68 tysięcy na takie warsztaty aktorskie, teatralne dla dzieciaków z miejscowości ościennych Szczecina. Czyli jeżeli słucha nas ktoś z regionu, zakładam, że tak właśnie jest, jest szansa, że być może właśnie u siebie w regionie zobaczy właśnie wasze przedstawienia. Tutaj jeżeli chodzi o lalkogranie, to będą warsztaty. Aktorzy wyjeżdżają do tych miejsc i robią warsztaty teatralne.
zabawy wspólne, gry integracyjne, takie warsztatowe, edukacyjne wydarzenie. Ja pamiętam nawet, robiliśmy materiały, jak były ferie zimowe, to też do was chodziliśmy z mikrofonem Radia Szczecin, bo mieliście swoje warsztaty dla dzieciaków aktorskie. Jakie plany? Bo za chwilę też przejdziemy do tego wydarzenia najbliższego, z przyszłego tygodnia bodajże, z przyszłej środy, ale no tak jeszcze szerzej nieco a propos tego całego nadchodzącego sezonu. Pewnie jeszcze będzie okazja, żeby we wrześniu o tym mówić, ale coś, czy można już uchylić rąbka tajemnicy. Niezależnie oczywiście od tych projektów, no, o których już słyszeliśmy. W przyszłym sezonie. No to właściwie już tym nadchodzącym. No może tak. Piotr Ratajczak, może tak, Niezłe Ziółka, Paweł Aidner. Fantastyczny, śmieszny spektakl już 17 września. Zapraszam serdecznie, bo to będzie naprawdę fantastyczny, familijny spektakl. Już 8 października Piotr Ratajczak, znakomity reżyser, Nienauczalni, spektakl dla młodzieży. W kontekście światów, że je tak nazwę, nauczyciela i ucznia. Myślę, że świetny spektakl. To ciężki temat. Tak, ale myślę, że bardzo ciekawy i też intrygujący bardzo. Spektakle najnajowe, spektakl świąteczny, to już tak nie zrazu. A coś dla starszych, bo też zdarzają się wam takie premiery zupełnie dla dorosłych. Oczywiście. I zresztą zupełnie takie wydarzenia, no rozmowy aliście chociażby z Konradem o koncercie takim cerkiewnym, który mieliście u siebie. Tak. Czy takie rzeczy również są planowane? Oczywiście, że tak. Jakby te wydarzenia okołoteatralne również. Tajemnicy jeszcze może utrzymam to w tajemnicy, ale o dorosłych również planujemy taką premierę monodramu dla dorosłych. Okej, no to teraz przejdźmy już konkretnie do tego, już tak na zakończenie naszej rozmowy, bo zapraszacie wszystkich już w przyszłą środę, 22, bodajże od godziny 11, będzie i przemarsz, będą różne imprezy, no nie tylko trzymać kciuki, żeby pogoda była. Natomiast proszę opowiedzieć, no my już to zapowiadaliśmy oczywiście, bo robiliście konferencję prasową i naturalnie tam byliśmy, więc można też znaleźć te informacje już na stronie radioszczecin.pl, pewnie też w najbliższym wydaniu magazynu Trochę Kultury, no ale jak mam tę okazję, to może pan też tutaj opowiedzieć o tym i zaprosić słuchaczy Radia Szczecin i słuchaczki. Taki naturalny pomysł, że Pleciuga jest bardzo dobrze kojarzona, znana. Chyba nie ma osoby, która by ze Szczecina, z okolic, myślę, w województwie nie znałaby Pleciugi. To pomyśleliśmy sobie, dlaczego nie zrobić święta? Dlaczego nie zrobić takiego wydarzenia, którym będziemy świętować. Przede wszystkim szkoły uczestniczą. No bo to dwa dni przed zakończeniem roku szkolnego. Tak, i to dlatego to zostało tak dopasowane, żeby szkoły mogły, nauczyciele chętnie. Śpiewamy, bawimy się. Aktorzy robią krótkie scenki, takie bardzo fajne na tekście Magdaleny Mrozińskiej, Rocierstwa Świata, którą mieliśmy niedawno premierę. I zresztą też premierę książki Magdaleny Mrozińskiej, na jakiej książki, podstawie ten spektakl powstał. Tak, i kończymy u nas na placu, tam są różne atrakcje dla dzieciaków i nie tylko, poczęstunek, gry i zabawy, no i koncert. Czyli o 11 spotykamy się gdzie, proszę powiedzieć, w przyszłą środę? Przy pomniku Orląt. Trzech Orłów, przepraszam. Czynów Polaków. Przechodzimy do podurząd miasta. Z Urzędu Miasta mamy taką krótką scenkę. Mówimy, tak jak powiedziałem, aktorzy prowadzą różne animacje, zabawy i oczywiście scenki. Później jest pewna atrakcja, która jest niespodzianką i przychodzimy na nasz plac przy Teatrze Lalek Pleciuga i tam otwieramy scenę od tyłu. To się bardzo rzadko zdarza i gramy dla publiczności. Tomasz Lewandowski, dyrektor Teatru Lalek Pleciuga. W ferworze długiego weekendu udało się porozmawiać, krócej nieco, no ale to właśnie, to jest ten długi weekend, także nasi słuchacze mają okazję, żeby sobie już zaplanować i wasze spektakle, te wrześniowe i później jesienne, natomiast najbliższa okazja, żeby zobaczyć waszą pracę, jak to wygląda, pobawić się z dzieciakami być może, to już przyszła środa, 22 dzień czerwca. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Zapraszam serdecznie do Pleciugi. Dziękuję serdecznie. To były rozmowy pod krawatem. Kłaniamy się. Do usłyszenia. W poniedziałek, no już normalne, niekulturalne, ale jak zawsze oczywiście w piątek będzie o kulturze. Także już teraz zapraszam.